Cześć, witajcie. W tym odcinku malujemy klatkę schodową. Rusztowanie już stoi. Mam nadzieję, że to będzie ostatnie podejście. Częściowo ściany mam pozabezpieczane. Tam dołożyłem kartonów folii na dole. Ostatnio widzieliście, jak robię akryl przy tych listwach. Teraz dołożyłem jeszcze zabezpieczeń różnych, taśma, kartony i tak dalej. Folie pozabezpieczane są, schody w tamtym miejscu, mam nadzieję, dość dobrze. Zostało mi jeszcze do oklejenia tutaj połączenie ze sufitem, to co nie chcę malować. No i za chwilę zabieram się do pracy. Jak będę kończyć oklejanie, to włączę kamerę, zobaczymy sobie, jak to wygląda. A teraz będziemy już startować, czyli czołóweczka. A przed czołóweczką jeszcze szybciutka prośba o subskrypcję, komentarze i łapeczki w górę. Startujemy. Na razie mam oklejone tyle, został mi tutaj jeden pion jeszcze. Tak sobie właśnie wymyśliłem, żeby odcięcie było poniżej narożnika, nie w samym narożniku, żeby to tak było może ciekawiej. Zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Jadę od tamtej strony, no bo stąd będę jechał farbą, więc żeby na bieżąco sobie zrywać, żeby na mokro zrywać taśmę. Używam takiej taśmy, tej co wam kiedyś wspominałem, ale jej nie miałem. To jest farba malarska, ale ta PCV. Bardzo fajna, też z Blue Dolphina. Zobaczymy, jak będą wychodziły na nie odcięcia. Liczę, że będzie igła, ale przekonamy się o tym już niebawem. Dobra, troszeczkę zabawy miałem z tamtym narożnikiem, żeby to jakoś wyprowadzić. Niestety w samym narożniku się tego nie udało zrobić. Nie wiem, czy to dobrze widać. Musiałem troszeczkę wyjść, no bo tutaj by wtedy była cieńszy pasacz, jakby wyszedł, nie? Jakbym chciał w samym narożniku. No tutaj się to udaje zrobić lepiej. Dobra. No to przyklejamy. Mam nadzieję, że wychodzi mi to proste. No, staram się mocno też nie doklejać tej taśmy, nie dociskać, bo obawiam się, żeby po prostu nie zeszła farba z nią. Tylko tutaj w tym miejscu delikatnie, gdzie się będzie stykało tą nową farbą. No zobaczymy, jak to będzie wychodzić. Aha, jeszcze muszę sobie tutaj ten dół zabezpieczyć w tym rogu. Dobra. Zaraz powiem coś więcej na temat farby. Jeszcze tego typu farbami nie robiłem nigdy nic. Pewnie się domyślacie. Przynajmniej jakiego typu to są farby, które będę tutaj używać. Ostatnio bardzo modne tego typu wykończenia. No tutaj przy klatce liczę na to, że no dobrze się sprawdzą ze względu na jakąś tam odporność na zabrudzenia i tak dalej. Wiadomo, klatka schodowa to tu różnie może być. Jakoś to muszę podejść, nożyczki mam, dobra. Dobra, proces wstępnego oklejania jednej ściany mam gotowy. Możemy zaczynać. Będę jechał z tego narożnika i tutaj będę się przesuwać w tą stronę. Najpierw będę może próbował tą górę odciąć, żeby tutaj jakoś fajnie z tym zjechać. No zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, farba, jaką będziemy używać, to farba dekoracyjna. Nigdy tego typu farbami nie pracowałem. Nie reklamuję tutaj żadnej firmy. Nie bierzcie tego pod uwagę. To ma być jakiś efekt kryształków lodu. Zobaczymy. To jest farba nie z takim piaskiem, tylko właśnie coś innego. Piasek się nakłada pędzelkiem, też jakimś takim. Widziałem, natomiast ja będę nakładać to pacą wenecką. To jest narzędzie przeznaczone do tej farby. Efekt pewnie kojarzycie. Można sobie też w jakiś tam sposób wyobrazić. Zobaczymy, jak to będzie wychodzić. Jestem ciekaw, bo to będzie mój debiut, jeśli chodzi o tego typu farbę. Ścianę mam przygotowaną, tak jak kiedyś wam wspominałem. Jest to raz pomalowane farbą lateksową białą, taką co mam na sufitach.
Można tu według tego też używać farby jakiejś takiej, według tutaj zaleceń producenta, żeby zmniejszyć zużycie tej konkretnej, zrobić sobie podkład właśnie z jakiejś farby. No akurat tutaj wiadomo, zalecają farbę tą swoją, nie? Do malowania, natomiast ona jest tak samo lateksową farbą, więc myślę, że tutaj rodzaj producenta nie ma znaczenia. Dobra. Okej, no ja myślę, że rozmieszam sobie tą farbę i powoli będziemy zabierać się do dzieła. Jeszcze sobie tylko tam okleję tą matę, żeby mi się tam niepotrzebnie nie ubrudziło. No i będę przystępować do pracy. Nigdy jeszcze nie robiłem, więc sam jestem ciekaw, co z tego będzie. Nie wiem, czy nie włączę kamery dopiero, jak już będę miał troszeczkę zrobione. No, żeby po prostu pokazać Wam już w jakimś tam etap taki, co będę wprawiony, nie? Chociaż kawałek. Także dojadę sobie tutaj ten narożnik. Prawdopodobnie najpierw na dół. No, jak będę na etapie tam, powiedzmy, nad tymi drzwiami, to myślę, że włączę kamerę. Coś już będę miał, powiedzmy, rękę wprawioną. Będę widział, jaki wychodzi efekt. No i też przy okazji będę mógł Wam coś więcej powiedzieć już na temat samego procesu, jak to idzie i jakie są moje pierwsze odczucia. Także ja zabieram się za przygotowanie farby. Pierwsze podejście i za chwilę Wy widzicie, jak już tutaj działa. Dobra, słuchajcie, pierwszy efekt widać. Pierwsze koty za płoty. Zerwałem już taśmę tutaj w narożniku, żeby no nie przyschła ta farba za bardzo. Co do taśmy jeszcze szybciutko. Idealne odcięcie, no chyba, że tam gdzieś kurde nie dociągnąłem farbą, ale jest gites. Jadę teraz tutaj nad drzwiami, tak jak Wam mówiłem. Nie wiem co ze światłem, mam nadzieję, że dobrze to widać. Jeszcze coś nagram tam na dole, tam mam halogen inny, także może będzie lepsze światło. Patrzę, czy by tu jeszcze czegoś nie dołożyć. Chyba dołożę. Dobra, mamy jeszcze coś takiego. I efekt można zobaczyć. Słuchajcie, no je zrobiłem. No nie wiem, czy błąd, no trzymałem się instrukcji. Po nałożeniu, zaraz zobaczycie, jak to nakładam. Po nałożeniu tej warstwy pisze, że przed samym wyschnięciem, no przed całkowitym wyschnięciem, należy jeszcze krawędzią płacy przetrzeć, żeby tam wygładzić i uzyskać jakiś tam efekt. Powiem Wam tak, bez tej czynności, nie wiem jak tutaj widzicie, prezentuje się to tak, natomiast przy właśnie tym zacieraniu, no ta farba troszeczkę się tak, nie wiem jak to nazwać, no zdziera, szulkuje, coś w tym stylu. No i ten efekt no, mnie nie zadowala, nie wiem czy to jest to, co autor miał na myśli. Ja to będę musiał sobie później jeszcze poprawić, może drugą warstwą, żeby to bardziej ujednolicić. No nie podoba mi się to za bardzo, tu na dole jest mega. Natomiast no, ten fragment tam, kurde, no nie za bardzo. Będę to musiał po prostu jakoś zamaskować drugą warstwą. Bez tego zacierania jest super, więc jadę tylko w ten sposób. I teraz podłączam się tam do góry i zobaczycie, jak to wykonuję. Tak, nakładam sobie to małą szpachelką. Niedużo, bo nie chcę jakoś przesadzić, żeby później nie było problemu, że mi tam gdzieś coś spada. Nic na razie się nie kida, nic się z tym nie dzieje złego, więc myślę, że okej. Nie wiem teraz co z tym światłem, troszeczkę to pewnie zasłonię. Muszę tutaj się podłączyć do tego, co już tu było zrobione. Nie wiem, czy mi ta paca brudzi, czy to też jest jakiś efekt, ale raczej to paca brudzi. Taki tu kurde się przebarwia, troszkę mi się to nie podoba. Paca jest myta, powiem Wam, za każdym nałożeniem. Ewentualnie dwa nałożenia i trzeba myć tą pacę.
Mniej więcej staram się wszystko jechać w ten sam sposób, żeby nie było jakichś różnic później w efekcie. Dobra, już trzeba kończyć. No teraz tak to trzeba zostawić. Nie ma co już zaciągać więcej. No tu to muszę, najlepiej jechać ciągiem, nie? No tu musiałem wyjechać ten pion niestety. Tam to będę chciał jeszcze zacieniować za chwilę. Spróbuję jeszcze tą drugim razem troszkę tam zacieniować teraz to połączenie, bo najlepiej mokre na mokre, nie? No ale tu jakoś powiedzmy, że to spróbujemy oszukać. Aby to połączenie było takie mniej rzucające się w oczy. A przy okazji może troszeczkę naprawię. No i dobra, dość, bo już się zaczyna coś zdzierać. No tak to będziemy tutaj robić. Zobaczymy jak wyschnie. Czy mi się uda uzyskać efekt podobny do tego tutaj. Jadę teraz tam dalej. No niestety teraz trzeba umyć. Bo już tutaj na tej pacy też to zasycha. Przygotowałem sobie tutaj kalfat właśnie z wodą, żeby nie było problemu. Na sucho wycieram. Suche. No i jedziemy dalej. Może spokojnie można by było więcej tego nakładać. No tak jak mówię, muszę na razie dojść do wprawy. Jestem ciekaw, ile z jednego opakowania zrobię. Przednie uszy tak przeciągnę. To zacieranie przed całkowitym wyschnięciem to chyba chodzi jeszcze w jednym, powiedzmy w jednej sesji nakładania. Bo to co założyliśmy na początku, przecierać jeszcze. To może tam jakiś efekt faktycznie się dzieje. No zobaczymy. Dobrze, żeby to wyszło w jakiejś tam jednej, powiedzmy, w jednych mazach, no nie wiem jak to nazwać. Tu mi się to naprawdę podoba, tam zobaczymy. No jadę mniej więcej wszystko tak samo, tutaj też tak jechałem. No zobaczymy jak to będzie. To wszystko, efekt zależy od właśnie sposobu nakładania. Żeby ten sposób był jednakowy, jednolity, staram się robić to wszystko tak samo. Widzicie, że za dużo nie można nałożyć, bo później już zaczyna to dość tak szybko łapać. Też pisało, żeby niewielkie fragmenty. No nie wiem, czy może po prostu za małe też nie robię. No, spróbuję za chwilę może więcej, zobaczymy jak to będzie. No ale tutaj nie ma za bardzo, to są krawędzie, jeszcze jest otwór drzwiowy, trzeba tam też pilnować tej krawędzi. Jest ta taśma, może na większej powierzchni będzie to też inaczej szło. No ale trzeba te ruchy zachować jednakowe, nie mogę zbyt dużej powierzchni zaciągać, bo wtedy już będą, powiedzmy, te mazy szersze, nie? Nie wiem, no próbuję. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Na szczęście to nie musi być, powiedzmy, nie jest to gładka powierzchnia, jakieś takie tam mazy, to one się gdzieś tam może wytracą. Zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach, czy też bawiliście się w tego typu farby dekoracyjne. I czy efekt
który uzyskaliście, był taki, jaki zamierzaliście uzyskać, czy jednak się rozczarowaliście? Czy w ogóle podoba wam się tego typu efekt? Tak, albo te piaskowe, które są. Zerwę troszkę tej folii. To niech się moczy. Widzimy, że jest igła, nie? Fajnie, to się sprawdza. Z tego jestem zadowolony. Okej. Piękne odcięcie. Czyli na innych kolorach, mam nadzieję, też będzie. Będzie tak ładnie, równiutko. To jest to, o czym wam mówiłem. Foliowana taśma PCV, nie papierowa. Ta ma plus taki, że idzie ją naciągać, to jest typowa taśma malarska, więc można sobie jakiś łuk zrobić nią i nie ma problemu. Dobra, słuchajcie, trochę czasu minęło, zbliżam się do połowy opakowania. A, mam zrobione tyle na razie. Trochę się wycwaniłem, bo nie myję tej kielni za każdym razem. No i taktyka jest tego typu, już teraz muszę troszeczkę więcej nakładać. Taktyka jest tego typu, żeby jechać cały czas tą powierzchnię, czyli jak mam tutaj pociągnięte, to muszę jechać tu z powrotem, albo tak, żeby po prostu cały czas zachować w miarę mokry tutaj fragment nakładać. Nie czekać, załóżmy, jedną stroną aż przeschnie. Tylko powiedzmy, starać się za każdym razem, nie zawsze to wyjdzie, bo ten pas, powiedzmy, ten front jest tutaj dość długi, ale starać się najeżdżać za każdym razem wszystkie, łączyć to, nie? To, co zrobiliśmy poprzednio, ten następna warstwa, następne nakładanie, żeby przejechać po całości tego, co było zrobione wcześniej. Tak jak mówię, nie zawsze się to uda. Przybywa tam, powiedzmy, po 15-20 cm, ale idziemy za każdym razem tą świeżością, powiedzmy, mokre na mokre, w ten sposób. Powiem wam tak, całkiem przyjemnie się to robi. Cały mi tu coś przybija, tak jakby ta paca budziła. No niestety. Jak już jest zbyt mało farby, no to właśnie on tak jakby robi takie smugi, takie rysy. Nie podoba mi się to. Dobra, o kurde, tam chyba został fragmencik biały. No. Nie zawsze to idzie zobaczyć. Światło świeci, ta farba też ma taki kolor, wiecie. Błyszczący, dobra, ale mam nadzieję, że udaje mi się to uzyskiwać, powiedzmy, powtarzalność wzoru, że tak powiem. No
No i tempo też jest nawet całkiem. Nie wiem, czy minęło może z 20 minut, może nie od tego czasu, co nagrywałem tutaj. Powiem wam, może być. Efekt mi się podoba. Samo nakładanie też najgorsze nie jest. Wiadomo, trzeba po prostu pilnować, żeby to... No nie można sobie robić przerw na danej płaszczyźnie. Widzicie, już tutaj mi się troszeczkę maznęło i już tam jest inaczej. Takie się robią... Rozdziela się tak jakby trochę to. To mi się akurat nie podoba, więc nie chcę takiego efektu uzyskiwać. Dobra. No trzeba po prostu jechać całą płaszczyznę. Tu dojadę do narożnika, tam na razie nie będę wyjeżdżać poza. Dojadę do narożnika, żeby zrobić tą ścianę całą, zamknąć. Jeszcze tam na dole muszę połączyć. Tam nad tymi drzwiami do holu też będzie robione, więc to jest jedna powiedzmy taka płaszczyzna. No, najgorsza ściana. Ale myślę, że mi się to uda ogarnąć. Tu później będę musiał troszeczkę rusztowanie też pokombinować, rozebrać albo rozsunąć, żeby po prostu dojść tam na dół, tam na dole coś podłożyć. Więc będzie no nieciekawie, jeśli chodzi o powiedzmy ten czas otwarty na połączenie, nie? O to mi chodzi pod tym względem. Lepiej nie przesadzić, bo za dużo poprawiania i potem może nie wyjść fajnie. Powiem tak, po otwarciu opakowania, tak mówiłem, kurde, ten kolor taki bardzo błyszczący, srebrny. No ale tutaj teraz widzę, że nie jest najgorzej. No taki trochę, no księżycowy, nazwa to jest, wiąże się z księżycem, full moon, także coś w tym jest. Kolor taki księżycowy. Całkiem fajny. Nie chcieliśmy tutaj zbyt ciemnego koloru, żeby ta klatka też nie była jakaś ciemna później. Jestem ciekaw, co żona powie. No myślę, że całkiem spoko. Te odcięcia tutaj nadają takiego też fajnego efektu. Myślę, taką powiedzmy, tworzą taką ramkę. I mi się to podoba, super. Jeszcze takiego tutaj powiedzmy sposobu połączenia z sufitem nie mam nigdzie. Także ta klatka będzie się fajnie wyróżniać. Wiadomo, pełny efekt, jak już będą drzwi zabudowane, tu barierka będzie, będą włączniki, to będzie już wtedy super efekt na pewno. Natomiast teraz już też zaczyna to pomału wyglądać. Dobra, zobaczycie za chwilę w następnym ujęciu, jak już jest ta ściana gotowa, na gotowo, zrobiona na gotowo. Ja już nie będę przerywać, żeby zakładać kamerę. Jadę do końca już, żeby po prostu to ogarnąć. Za chwilę włączę, jak będzie gotowe
przynajmniej ta jedna ściana. No to sobie zobaczcie, jak to wygląda w pełnej okazałości. Dobra, tak tylko na szybko włączam. Tyle udało się zrobić z jednego opakowania. Biorę palety, przesuwam i wskakuję na schody, żeby teraz dokończyć od dołu. Tam mam już drabinę z podestem też ustawioną. Jadę szybciutko, żeby po prostu to nie zaschło za bardzo. No całkiem spoko. Ja myślę, że dwa opakowania tutaj na tą ścianę pójdą na pewno. Tu może troszeczkę ponad opakowanie i jeszcze tutaj te mniejsze ścianki. Spoko. Mam 5 opakowań, także będzie ok. Fajnie się to prezentuje. Zobaczę, co z tym rogiem. Może nawet nie będzie trzeba nic zrobić. Chociaż może delikatnie poprawię. Jak na razie jest git. Super. Lecę dalej z robotą. Dobra, słuchajcie, wygląda to tak. Jest tutaj ta jedna wielka ściana gotowa. Nie wiem, na ile tutaj widzicie. Są takie delikatnie błyszczy tutaj. Takie choćby, jak to się nazywało, znać brokacik, coś takiego. Może to widać. Nie wiem, jak w jakim świetle lepiej. O, tu tak. No, taki efekt, no powiedzmy, fajny. Chcę wam pokazać jeszcze tutaj, jak to wygląda. Zależy od światła, bo tutaj w tym białym świetle też to inaczej się prezentuje. Tutaj dojechałem do końca, jeszcze tutaj nie zerwałem tej taśmy. Zastanawiam się właśnie tutaj, w jakiej kolejności teraz jechać. Mam jeszcze trochę czasu i chyba jeszcze sobie zrobię tą ścianę teraz. A po prostu tu dalej będę musiał chyba jutro do tego podejść. Ja nie pokazałem wam, jak robię tutaj ten przy tych listwach bocznych. Ale pokażę wam, jak wychodzi efekt po zerwaniu taśmy. Ja myślę, że spoko. Tak tutaj sobie to dam, żeby nie ubrudzić. Jeszcze będę tutaj robić ten kawałek pionu. Nie chcę tutaj całkiem tego zdzierać. Nie wiem, czy tak to potem nie pozabezpieczam, ale póki jeszcze, powiedzmy, jest ta farba w miarę świeża, to chcę to zerwać, żeby później się nie kruszyło. Się już tutaj na taśmie kruszy. Może się tu zdzierać. No, ja myślę, że spoko. Fajnie to tu wychodzi. Ostre odcięcie. Nie to, co przy taśmie papierowej. Także jest moc w tej taśmie. No i zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Równiutkie odcięcia. No i myślę, że fajnie się prezentuje. Nawet ten kolor, taki lekko srebrny do tych kolorów schodów, też fajnie pasuje. Dobra, zabieram się za tą drugą z kolei największą ścianę. Jak będę miał to gotowe, to już będzie sukces, bo zostanie mi tylko ta ściana i jedna ta tutaj. No i oczywiście ten kawałeczek tutaj malutki. Także to sobie zostawię na jutro. Dzisiaj jeszcze może zdążę z tą dużą ścianą. Jutro sobie rozbiorę rusztowanie. Nie będzie mi już tutaj nie zawadzać. No i spokojnie będę mógł tutaj te ściany małe ogarnąć. Dobra. Tak, mogę teraz się pochwalić tym, jak wygląda klatka już na gotowo. Rusztowanie rozebrane. Wszystko zostało tutaj zakończone. Czekajcie, włączę dodatkowe oświetlenie. Nie wiem, na ile to widać. Fajny efekt, powiem wam. Tu na wyschniętej części bardzo ładnie to wygląda. Taki brokacik ładnie się błyszczy. Super, ja jestem zadowolony. No, na żywo wygląda super. Nie wiem, jak na ile kamera oddaje odcienie, kolory i tak dalej. No ale wszystko właściwie teraz zostało zakończone. Pomalowane. Zostały mi jeszcze do zerwania tylko te taśmy zabezpieczające tutaj. Dopiero co skończyłem. Tu już jest na gotowo. Także tak to wygląda. Powiem wam tak. Zeszło mi na to 4 puszki i musiałem na połówkę tego tutaj prostokąta otworzyć nową puszkę. Szkoda, bo by się oddało. Tak, no, może gdzieś się jeszcze wykorzysta. Będę musiał pomyśleć, gdzie by można było jeszcze coś takiego zrobić. Ewentualnie zostanie na jakieś poprawki. Dobra.
Zeszły 4 puszki. No, każdy sobie może sprawdzić mniej więcej jaki koszt. Tu akurat nie będę tego wam podawał. Puszka jedna miała 7 metrów około, nie? Powierzchni z 7 metrów z jednej puszki dało się zrobić według zaleceń producenta, czy tam informacji. Ja tu tak mniej więcej policzyłem, że tych metrów mam 32. No więc wyszło mi nawet lepiej, bo powiedzmy, że powinienem zrobić 28 z tej ilości. No pewnie też błąd pomiarowy, bo to wiadomo, ciężko tutaj to było policzyć. W każdą ścianę pewnie dodawałem jakiś plus, więc powiedzmy, że w granicach tego, co podaje producent, jakby ktoś chciał kiedyś wiedzieć. Czyli zużycie jest podane prawidłowo, tak mi to też tutaj wyszło. Dobra, no temat zakończony, czekamy tylko na barierki i klateczka z głowy. Tutaj już nic więcej oprócz lampy, jeszcze tylko lampę sobie założę, jakąś fajniejszą, jakiś kinkiecik. Tu też coś będzie wisiało świecącego, także tyle w tym temacie, jeśli chodzi o klatkę schodową. Dobra, kończę ten odcinek. Zapraszam was na kolejne filmy. Przejrzyjcie też to, co już na kanale się znajduje. Jeśli film wam się podoba, dajcie łapeczkę w górę i napiszcie coś tam w komentarzach. Okej, trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia i cześć.